Volvo Ocean Race. Nauczę się chyba żyć wtedy. Największym przeżyciem i dokonaniem w życiu. Taka nobilitacja życiowa. Drugie salubi nie popłynął. Nawet dzisiaj bym popłynął. Dziś Dziwna nie wypuszcza na morze, Bałtyk nie przyjmuje małych łódek. Nazywam się Paweł Pochwała, jestem żeglarzem. Wieje ponad 35 węzłów wiatru, to jest około 70 km na godzinę. Temperatura powietrza około zera, wody nieco powyżej zera. Gdyby dzisiaj na Bałtyku fale były wyższe i dłuższe, można byłoby wyobrazić sobie warunki panujące na Oceanie Południowym, czyli w rejonie, do którego dopływają żeglarze żeglujący dookoła świata. Dziś opowiem o takich żeglarzach i o dwóch polskich dzielnych jachtach, ale teraz przenosimy się do hiszpańskiego Alicante. Raz na 3 lata w Alicante, hiszpańskim kurorcie nad Morzem Śródziemnym, startują największe załogowe regaty dookoła świata. Volvo Ocean Race. Do pokonania 39 tysięcy mil morskich pod żaglami. 260 dni morderczej walki na 5 oceanach. Prepare to begin the Volvo Ocean Race. Na trasie wokół Ziemi żeglarki i żeglarze zawijają do 9 portów, w których regaty to nie tylko wydarzenie żeglarskie, ale także kulturalne, towarzyskie i medialne. Meta w Göteborgu. W ostatnich regatach, które rozpoczęły się w Alicante 11 października 2014 roku, udział wzięło 7 10-osobowych załóg. Najlepsze żeglarki i żeglarze oceaniczni z całego świata. 7 załóg i 7 ponad 20-metrowych jachtów o powierzchni żagli prawie 600 metrów kwadratowych każdy. Najnowocześniejsze technologie. Formuła 1 w żeglarstwie. Ale załogowych regat wokół Ziemi nie wymyślono w Alicante. Na pomysł zorganizowania takich regat jako pierwsi wpadli Anglicy, członkowie Królewskiego Stowarzyszenia Żeglarskiego z Londynu. I już w maju 1972 roku wydali komunikat o przygotowaniach do wyścigu. Lista startowa została otwarta. Zamknięto ją 8 września 1973 roku, w dniu startu regat. Na starcie w Portsmouth stanęło 18 jachtów. I tu zaczyna się ta opowieść, bo wśród tych 18 najlepszych załóg żeglarskich świata w tych pierwszych regatach wystartowały dwie załogi z Polski na jachtach gdyńskim Kopernikusie i gdańskim Otago. Kopernikusa prowadził kapitan Zygfryd Perlicki, Otago kapitan Zdzisław Pieńkawa. Dwa jachty zza żelaznej kurtyny. Wtedy to była sensacja. Start Kopernikusa i Otago w tych regatach to bardzo piękna karta polskiego żeglarstwa. Dziś trochę zapomniana, dlatego warto do niej wrócić. Gdynia. Od Alicante różni ją wszystko. Przede wszystkim szerokość geograficzna. W listopadzie czy grudniu rzadko w Gdyni świeci słońce, a nawet kiedy świeci, temperatury, inaczej niż w Alicante, nie przekraczają 10 kresek plus. Ale dla polskich żeglarzy, bez względu na pogodę, basen jachtowy imienia generała Zaruskiego to miejsce wyjątkowe. O każdej porze roku, także poza sezonem, można tu spotkać żeglarzy, którzy akurat, jeżeli nie żeglują, to już szykują jachty na przyszły rok. Tutaj przy nabrzeżu na wysokości klubu Stal stoi przycumowany jacht. Stoi, jeżeli akurat nie jest w morzu, ale mamy szczęście. Co można o nim powiedzieć? Około 90 metrów kwadratowych żagla, 2 maszty, długość ponad 14 metrów, ma swoje lata, ale jest w niezłej formie. Tyle tylko, że tyle powiedzieć o tym jachcie, to nie powiedzieć o nim nic.
bo to jest właśnie Copernicus. Jeden z dwóch polskich jachtów, które wystartowały w pierwszych załogowych regatach dookoła świata. Zapraszam na pokład i na spotkanie z tymi żeglarzami, którzy wtedy, 43 lata temu, popłynęli w tych regatach. Przywilejem młodości są marzenia. Wszystko wówczas jest jeszcze możliwe. Kapitan Zdzisław Pienkawa, Otago. Sierpnia 1973 roku. Gdynia. Żeglarze z Copernicusa w komplecie przed wypłynięciem do Portsmouth na start regat Whitbread. Od lewej kapitan Zygfryd Zyga Perlicki, jeden z najwybitniejszych żeglarzy regatowych w historii polskiego żeglarstwa, dziś na emeryturze. Dalej załoga. Nieżyjący już Zbigniew Puchalski, który po regatach Whitbread opłynął ziemię jeszcze raz samotnie na jachcie Miranda. Ryszard Mackiewicz, dziś na emeryturze, ale prowadzi własną firmę i żegluje. Bronisław Tarnacki. Dziś także prowadzi własną firmę i żegluje. I Bogdan Bogdziński. Dziś na emeryturze. Najmłodszy w załodze Bronisław Tarnacki miał 28 lat. Poprosiliśmy pana Bronisława, aby pokazał nam jacht. No to teraz wyjdziemy do środka. Zabudowa meblowa jest nadal z tych samych sklejek zrobiona. Jeśli są drobne modyfikacje, to są rzeczywiście niewielkie. To jest przestrzeń właściwie, gdzie skupiało się nasze całe życie. Stół nawigacyjny jest jaki był. Przyrządów, sprzętu jest trochę mniej urządzeń. Tu się jadło. Stołu nie mieliśmy. Mesa nie miała stołu. W związku z tym siadało gdziekolwiek na skrzyni. Toaleta w sensie pomieszczenia była, ale była używana jako magazyn. Mówiliśmy, że to maślnica jest. Portem macierzystym Copernicusa była i jest Gdynia. Gdańsk to port macierzysty Otago, drugiego jachtu startującego w regatach. Bogdan Bergrun, podczas regat drugi oficer na Otago. Do dziś pracuje w przemyśle okrętowym. Kazimierz Kurzydło, trzeci oficer, zaledwie 27-letni wówczas żeglarz. Edwin Trzos, 26-letni załogant, elektryk. I Adam Michel, bosman, na starcie miał tylko 21 lat. Pierwszym oficerem na Otago był Zygmunt Choren, dziś wybitny projektant żaglowców, pływających po morzach i oceanach całego świata. A kapitanem nieżyjący już Zdzisław Pienkawa. Na Otago płynęła także jego córka, zaledwie 18-letnia Iwona, która rok po zakończeniu regat zginęła w wypadku samochodowym. Załogę Otago dopełniali zastępca kapitana Witold Ciecholewski i załogant Stanisław Jakubczyk. Na linię startu do Portsmouth Otago wpłynął dzień wcześniej niż Copernicus, 26 sierpnia. Dostaliśmy z Anglii jakieś zawiadomienie, jakiś news, że organizowane są pierwsze regaty dookoła świata. Nie myśli się specjalnie tam, co będzie dalej. O tym się myślało przed wyjściem, budując jacht. Może nie był to jacht naszych marzeń, ale naszych możliwości. W ramach tego staraliśmy się go do imprezy przygotować i wierzyliśmy, że to będzie jacht dobry i szczęśliwy dla nas. Tu, co się działo w klubie, to było jeszcze ciekawsze, ponieważ już w ogóle nie spali. Tu leżała taka góra,
puszek, nie puszek, wszystkie trzeba rzeczy było zerwać, etykiety, oznakować, na jakąś listę wprowadzić, żeby wiadomo było, co jest co. Poproszono mnie, żebym nie chciał poprowadzić jacht, który wówczas jeszcze Kopernikus nie nazywał się. Ósmego września 1973 roku. Start regat. Na linii startu 18 najlepszych załóg i jachtów, przygotowanych specjalnie na żeglarski wyścig dookoła świata. Wśród nich dwa jachty pod polską banderą. Otago, owned by a Polish yacht club, is a steel ketch with a narrow beam and low freeboard. Start to było coś niesamowite. Na brzegach masa ludzi. Sygnał startowy. Wystartowaliśmy i daleka droga przed nami. Dopłynięcie do mety to nie jest żadną sztuką w sumie. Tu chodziło o to, żeby znaleźć się w tej grupie po każdym etapie, która zdąży na start do następnego. Bardzo dobrze mi się wystartowało. Fakt, że za chwilkę wszystkie te duże jachty wyprzedzały mnie. Pierwszy etap Portsmouth Kapsztat. 6600 mil morskich. Hear that thunder, feel that rain. Those storm clouds coming back again. And I've got no roof to keep me dry. Lord, help me through this cold dark night. Ósme miejsce polskiego jachtu na mecie pierwszego etapu regat w Kapsztadzie. To było wydarzenie. Otago przypłynął 15. And I've got no roof to keep me dry. Po ośmiodniowej przerwie flota regat wystartowała do drugiego etapu. Kapsztat Sydney. 5600 mil morskich przez cieszący się wśród żeglarzy złą sławą Ocean Indyjski. Ocean Indyjski to w ogóle był tragiczny. Na Oceanie Indyjskim dwóch ludzi zginęło. Po prostu przewrócił się jacht na gigantycznej fali i tutaj szczęście miałem więcej, nie wiem dlaczego, bo normalnie wiązaliśmy się linkami bezpieczeństwa. Jedną linką, jakby bardzo ciężkie warunki, dwoma linkami. Nie wiem, co mi w tym czasie się stało, ale zawiązałem się trzema linkami. I te linki pękały po prostu jedna po drugiej, więc ja już znałem, że mnie nie ma, ale jedna się utrzymała. Była jedna zasada, że każdy, kto wypadł za burtę, nie żyje. Takich osób wypadło 5, 4 nie żyją, a z piątym pan rozmawia w tej chwili. Ocean Indyjski nie oszczędzał także jachtów. Dla Otago mógł to być koniec regat. 5 grudnia przykryty przez falę Otago wywrócił się, tracąc jeden z dwóch masztów, Bezam. Jak się woda wlała, to jak stracił stateczność, Zygmunt nie mógł utrzymać. Mówię, wyrwać podłogę. I udało mi się wyrwać jedną sekcję podłogi i woda spłynęła do rzędy, wtedy jak stanął. I to nas uratowało. Potężna fala dogoniła Otago z rufy i go wywróciła. Jeden do mojej koi wpadł, tocząc się po stole między kojami, a drugi po suficie. I ten drugi głową uderzył mnie w twarz. Najpierw zacząłem się gdzieś uszczelnić, żeby nie wylecieć z koi, ale w końcu wyleciałem materac za mną. Ja zauważyłem, że woda się leje przez wyjściówkę. To pierwszy moment było, żeby jak najszybciej z wody wyciągnąć materac, żeby mieć suche łoże przynajmniej. Na Indyjskim wywrotki zaliczyło 5 jachtów, 3 połamały maszty, a jeden wycofał się z regat. Uszkodzony Otago dopłynął do Sydney na 13 miejscu, Kopernikus także ze stratami na 11.
Sydney. Święta Bożego Narodzenia załogi spędziły w słońcu i 30-stopniowym upale. Ale już 28 grudnia nastąpił start do trzeciego etapu. Najdłuższego, 8400 mil morskich do Rio de Janeiro. As the boats pass the horn, the weather lives up to its capricious reputation. A największym wyzwaniem trzeciego etapu regat był przylądek Horn. Minęliśmy Horn jako czwarty polski jacht, 5 lutego o godzinie 5 rano. Tu za wzburzoną wodą kończy się ziemia, napisał w dzienniku pokładowym dowódca Otago kapitan Pieńkawa. Jego córka Iwona tym samym została pierwszą Polką, która opłynęła Horn pod żaglami. Kopernikus minął przylądek 12 godzin później. Będę dopiero tym żeglarzem, jeżeli raz przepłynę Zatokę Biskajską. No a jeżeli uda się jeszcze ten Horn opłynąć, no to już będzie szczyt szczęścia, jaki tam nie spotkał w życiu. Także to jest duże przeżycie. To był sztorm letni, najsilniejszy, jaki w ogóle się zdarza w tym rejonie. I przepłynęliśmy Horn za pierwszym razem tylko dlatego, że mieliśmy zapas tak zwanej wysokości. Now the fleet heads north, up the South American coast, making for Rio de Janeiro. Do Rio, na karnawał, Kopernikus dopłynął na 12 miejscu, Otago na 13. Ale nie było czasu na zabawę. Ostatni, czwarty etap regat to przelot przez dobrze znany już żeglarzom Atlantyk. 5500 mil morskich do mety w Portsmouth, z którego jachty wyszły prawie 200 dni wcześniej. Ja najlepiej wspominam, znaczy się taki już tak ulgą już. Mieliśmy płynęli z powrotem na Ocean Atlantycki, także się już jest w domu. Czwartego kwietnia 1974 roku oba polskie jachty były już na mecie. Tam jak żeśmy przypłynęli, to było miłe. To było to, że Anglicy zorganizowali taki objazdowy bufet. Whitbread postawił piwo i mięso. Świeże, pieczone, to stanęło pod koło jachtu i można było się najeść. Have a feeling, it's just a feeling, but that's all I... 27 tysięcy mil morskich trasą Clipperów przez 5 oceanów. W pierwszych załogowych regatach dookoła świata zwyciężył meksykański jacht Sayula 2 z międzynarodową załogą. Kopernikus ukończył regaty na 11, Otago na 13 miejscu. I choć wynik sportowy miał znaczenie, nie to było najważniejsze. Dla młodych żeglarzy z Polski było to wyzwanie życia. Wydarzenie, które następnie aktywizowało dużą grupę żeglarzy pragnionych przygody, takich, którzy chcą poznać świat. Mam to w planach życiowych i jeszcze raz chyba mi się uda to jeszcze coś takiego powtórzyć, ale to było wspaniałe przeżycie, ale to się docenia dopiero po fakcie, że to tak było. Kopernikus jest szczęśliwym jachtem, pływa do dziś, a dołączenie do załogi na którykolwiek rejs z Kopernikusem graniczy z cudem. Podobno nawet wśród polskich żeglarzy funkcjonuje nieformalny klub miłośników tego jachtu i oni pływają na nim bez przerwy. Ale jedno jest pewne, kto raz popłynie Kopernikusem, zakochuje się w nim bez reszty. Thank you.
Otago nie miał tyle szczęścia. Podczas jednego ze swoich późniejszych rejsów w sierpniu 1976 roku na Spitsbergen u wybrzeża Wyspy Niedźwiedziej na kotwicowisku podczas nagłej zmiany siły i kierunku wiatru zerwał się z kotwicy, uderzył o skały i zatonął. Załodze nic się nie stało, a późniejsze próby wydobycia wraku Otago zakończyły się niepowodzeniem. Ale Otago pływa nadal w pamięci żeglarzy. Lat w żeglarstwie to epoka. Od startu Kopernikusa i Otago w pierwszych załogowych regatach dookoła świata w żeglarstwie zmieniło się wszystko. Sprzęt, technika żeglowania, szybkości jachtów. Zmienił się sam wyścig. Volvo Ocean Race dziś w niczym nie przypomina pierwszych regat Whitbread, może tylko w tym, że nadal są to regaty wokół Ziemi. Już 12 razy na linii startu stawały jachty i najlepsi żeglarze. Ale od pierwszych regat w 1973 roku nigdy potem nie wystartował jacht pod polską banderą. Już za niecałe dwa lata, jesienią 2017 roku, w Alicante, w porcie jachtowym, zacumują jachty, które wystartują w kolejnych, już 13 wokółziemskich regatach. Czy zacumuje tam także jacht pod polską banderą? Czy zbierze się załoga, która popłynie w tych regatach i w ten sposób nawiąże do tradycji Kopernikusa i Otago? My wszyscy, miłośnicy tego pięknego sportu z Polski, żeglarze, bardzo na to czekamy. A ja z zejściem, kolejnym zejściem na wodę, chyba będę musiał poczekać do wiosny. Opowiem o tym innym razem. Do zobaczenia i stopy wody pod kilem.